Kate Middleton wydała oficjalne oświadczenie. Nowe wieści w sprawie stanu zdrowia księżnej. Księżna Wali zakończyła chemioterapię. W emocjonalnym oświadczeniu opowiedziała o trudach ostatnich miesięcy i swojej walce z rakiem. Księżna Kate jest już po chemioterapii. Nie potrafię opisać, jaką ulgę poczułam, że w końcu ukończyłam chemioterapię, zaczęła księżna Kate, dzieląc się swoimi odczuciami po zakończeniu intensywnego leczenia. Ostatnie 9 miesięcy było dla niej i jej rodziny czasem pełnym wyzwań. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili, kontynuowała, podkreślając nieprzewidywalność i trudności, jakie niesie ze sobą choroba nowotworowa. Księżna Wali nie ukrywała, że przez chorobę zmuszona była zmierzyć się ze swoimi słabościami. Ten czas był dla niej momentem do namysłu, ten czas przede wszystkim przypomniał Williamowi i mnie, abyśmy zastanowili się i byli wdzięczni za proste, ale ważne rzeczy w życiu, podkreślała wartość miłości i wsparcia. Mimo zakończenia chemioterapii, księżna Kate jest świadoma, że przed nią jeszcze długa droga do odzyskania pełnego zdrowia. Moja droga do pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal brać każdy dzień takim, jaki jest, przyznała. Jednocześnie wyraziła nadzieję na przyszłość, z ciemności może wyjść światło, księżna Kate zwróciła się do zmagających się z nowotworem. W swoim oświadczeniu księżna Kate nie zapomniała o podziękowaniach dla wszystkich, którzy wspierali ją w tym trudnym czasie. William i ja jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, jakie otrzymaliśmy, mówiła, zwracając się również do osób walczących z nowotworem, pozostaje z wami, ramię w ramię, ręka w rękę.